Na razie 150 tysięcy ton węgla Polska Grupa Górnicza dostarczyła samorządom, które następnie rozdystrybuują opał wśród mieszkańców. Choć początkowo pomysł był mocno przez samorządowców krytykowany. 155 gmin podpisało, przystąpiło do tego programu. Ponad 150 podpisało już stosowne umowy, a ponad 120 ten węgiel dystrybuje. 12 gmin nie przystąpiło do tego programu, gdzie jedna gmina porozumiała się z inną, że realizuje to zadanie w sposób zastępczy. Dzisiaj PGG pochwaliła się, że węgiel ma, a jedyne wyzwanie to operacja logistyczna. Węgiel jest odbierany na przykład stąd, z kopalni Mysłowice Wesoła, ciężarówkami i pociągami, a następnie rozwożony do gmin w całej Polsce. Łącznie Polska Grupa Górnicza obsługuje ich 877, a w samym województwie śląskim 109. Ceny jednak są różne. W Żywcu cena jest chyba 1800 zł i ten przedział między 1500 a 2000 to jest ten przedział, w którym te gminy się obracają. Tam, gdzie gmina się nie zgłosiła i wchodzi podmiot prywatny, ta maksymalna cena może być wynieść zgodnie z ustawą 2200 zł. Niemniej gminy starają się jednak do tej ceny, tej bariery psychologicznej 2000 nie dochodzić i raczej sprzedają w przedziale 1700-1900 zł. Mimo to mało która gmina kupi węgiel po tak atrakcyjnej cenie jak Mysłowice. Jest to najniższa cena na skalę naszego państwa, na skalę Polski, 1500 zł za tonę. Dzięki bardzo dobrej współpracy zarówno z Polską Grupą Górniczą, jak i z dyrekcją kopalni Mysłowice Wesoła, ten węgiel, możliwość tego węgla jest, aby odebrać go tutaj właśnie na terenie kopalni. Do końca tego roku PGG chce dostarczyć gminom łącznie 500 tysięcy ton węgla. Spółka ma współpracować z samorządami do końca kwietnia przyszłego roku. Do tego dnia będzie można również skorzystać z preferencyjnego zakupu 3 ton węgla.